tym tygodniu dobiegło 69 lat życia świętej pamięci Marii Katarzyny Kominek. Ale ten dzień, 23 września, też jest naznaczony w inny również sposób. O świętej pamięci Marii Katarzynie można mówić bardzo długo i życiorys jej tak bogaty przedstawiać. Wielkiego formatu, osobowość, twardego charakteru. Jakże dobrym jest rzeźbiarz, ten kamieniarz boski, który z żywych kamieni buduje sobie świątynię. I każdy kamień musi być ociosany, dopasowany, by za nią przewidziane w Bożej opatrzności miejsce. Twardy kamień wymaga wiele wysiłku, trudu, ale rysy na nim zostawione i te poprawne, bez błędu, trudne są do zatarcia. Miękki kamień może nie wymaga tyle wysiłku, ale też łatwy jest do odkształcenia. Wiele wątków można by podjąć, choćby te trzy słowa, które w tytule ostatniej książki są. Bóg, Kościół, Polska. Można by jeszcze dodać rodzina. Ale ten 23 września, to 28 lat temu, początek jej życia w zakonie dominikańskim. I ostatni dzień jej życia, ale naznaczony wspomnieniem świętego ojca Pio San Giovanni Rotondo. Bo można by powiedzieć, że świętej pamięci Maria Katarzyna była w jakimś stopniu podobna do patrona dnia swej śmierci. A w szczególności w ostatnich dniach tego cichego męczeństwa. Ale w jakiś sposób można mówić o podobieństwie patrona do tej, której śmierci patronował. I godzina też śmierci i okoliczność. To jest godzina apelu, w której czcimy Matkę Najświętszą jako Królową Polski. A w tym sercu narodu, gdzie bije serce Matki na Jasnej Górze, w uroczysty sposób śpiewany i rozważany jest apel jasnogórski. I ta okoliczność modlitwy różańcowej i bliskich, którzy towarzyszą